Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Dziś, gdy przypada Niedziela Miłosierdzia, Kościół daje nam przepiękne słowo, w którym widzimy uczniów Jezusa po Jego śmierci i widzimy Tomasza, tak bardzo często nazywanym niewiernym. Chciałabym się z Tobą podzielić takimi trzema momentami, które bardzo dotknęły mojego serca, gdy rozważałam to słowo. Pierwszy z nich to jest to, gdy widzimy uczniów, którzy są zgromadzeni w jednym miejscu, którzy są razem i co się z nimi dzieje? W ich sercu panuje lęk. Dlaczego ten lęk? Gdy chodzili z Jezusem przez te 3 lata, mieli wizję Mesjasza. Jest Mesjasz, będzie królestwo, będzie królowanie, oni będą królować razem z Jezusem, będą mieli przywileje, widzieli cuda, widzieli znaki, widzieli uzdrowienia, widzieli rozmnożenie pokarmów, zachwycali się tym, co robi Jezus. Mogli widzieć, jak Jezus przemienia życie i serca ludzi, których spotyka. W tym momencie, gdy ich spotykamy na kartach tej Ewangelii, oni doświadczyli, że to wszystko, co widzieli przez 3 lata, brunęło w gruzach. Jezus nie żyje. Ich świat się zawalił. Ich marzenia przepadły. Nie widzą nadziei, wręcz przeciwnie. Boją się jeszcze tego, co się stanie z nimi. Że podzielą los taki sam, jaki spotkał Jezusa. Są zamknięci. I w tym momencie, w to doświadczenie lęku, przychodzi do nich Jezus, staje pośród nich i pierwsze, co do nich mówi, to mówi: pokój wam. Słowo Jezusa, które trafia bezpośrednio w główny problem, który w tym momencie ich trawi. Lęk. Lęk, który wypełnia ich serce. Jezus przychodzi ze swoim słowem i widzimy, co dzieje się z tymi uczniami. Po wypowiedzianych słowach Jezusa w ich sercu gości radość. Oni zobaczyli Jezusa, usłyszeli Jego głos i doświadczają radości, doświadczają uwolnienia od lęku. Drugi aspekt, który bardzo też dotknął mojego serca, to to, że zaraz
po tych pierwszych słowach, pokój wam, Jezus powtarza to samo i mówi pokój wam. A nawet więcej. Mówi, że tak jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Idźcie na cały świat, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. I posyła ich, aby głosili dobrą nowinę. Nowinę o zbawieniu, nowinę o Jezusie, który żyje, który jest wyratowaniem, który jest zbawieniem, który jest nadzieją człowieka. I tak sobie myślałam, rozważając ten fragment, jaka kondycja też była w tych uczniów, jaka kondycja serc była tych uczniów. Oprócz tego, że bali się o swoje życie, oprócz tego, że umarły ich nadzieje, pewnie każdy z nich miał to poczucie, że zawiódł. Że pomimo tego, że widzieli Jezusa, pomimo tego, że widzieli, w jaki sposób On mówi, w jaki sposób żyje, że zachwycili się Nim, nagle w jednym momencie, gdy przyszło doświadczenie trudu, gdy nagle Mesjasz okazał się innym Mesjaszem, niż sobie wyobrażali, że nagle Mesjasz będzie cierpiał, myślę, że w ich sercach gościło takie poczucie, że zawiedli. Że zdradzili tego, którego kochali. Że zdradzili tego, za którym poszli i któremu mówili, że nie zostawią go. I właśnie w to doświadczenie przychodzi Jezus. W to doświadczenie, że zawiedli się na samych sobie. Przychodzi Jezus i mówi pokój wam, a nawet więcej. Posyłam was. Idźcie i głoście. I to jest właśnie niesamowite doświadczenie, że Jezus, gdy przychodzi do nich, widzi w nich nadal tych, których wybrał. Nadal tych, których umiłował, których kształtował, których formował. Nie mówi im, zawiedliście tutaj, zawiedliście tam, nie nadajecie się do tego, aby iść i głosić światu Ewangelię. Wręcz przeciwnie. Jezus wciąż widzi w nich tych, których formował, widzi w nich swoich przyjaciół i tych, którzy mają potencjał, aby iść i głosić. I to jest niesamowite właśnie. Też myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że pomimo wielu lat bycia z Jezusem, pójścia za Nim, doświadczamy jakiegoś upadku, jakiegoś zawodu na sobie samych. I myślę, że często rodzi się w nas takie poczucie, że już z nas nic nie będzie. Że skoro po tylu latach wracamy do jakichś słabości, to jak Jezus może się nami posługiwać? A dziś Jezus tak bardzo konkretnie w tą Niedzielę Miłosierdzia właśnie mówi nam, że bez względu na to, jak bardzo byśmy nie zawiedli, On nas nie przekreśla. Jego spojrzenie jest zupełnie inne. On wciąż widzi w nas swoich przyjaciół, swoich braci, tych, którymi chce się posługiwać, tych, których nadal chce formować. I co ciekawe, Jezus też nie mówi, dobra chłopaki, nawaliliście, trzeba zacząć od początku, bo nic nie wynieśliście po tych 3 latach. Nie. On nie zaczyna od początku formacji z nimi, ale zaczyna od tego miejsca, w którym doświadczyli upadku i w którym Jezus ich podnosi. On nie przekreśla tego czasu, który był. On nie każe im wracać na miejsce startu, ale iść dalej z podniesioną głową, już nie wpatrywać się w to, w jaki sposób zawiedli, ale patrzeć na Niego. I trzeci aspekt, który jest dla mnie też bardzo ważny, to postawa Tomasza. Tomasza nie było razem z uczniami, gdy Jezus przyszedł, gdy pokazywał swoje rany. I Tomasz prezentuje właśnie taką postawę, bardzo często w Kościele właśnie też mówimy, że Tomasz jest Tomaszem niewiernym. Tomasz mówi wprost, gdy uczniowie dzielą się tą radością spotkania Jezusa, oglądania Jego ran, Tomasz mówi wprost, że dopóki nie uwierzę, dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę. I pokazuje, w czym jest problem, że właśnie w jego sercu jest niewiara. Że on potrzebuje konkretnego znaku. On potrzebuje konkretnego cudu. Jezus zna serce Tomasza. Jezus wie, co w tym sercu jest. Przychodzi po tygodniu od tego momentu, w którym ukazał się pierwszy raz uczniom.
przychodzi, gdy Tomasz jest razem z nimi. I pierwsze, co mówi, to właśnie znowu wita się z nimi: pokój wam, pokój wam. Też do Tomasza, w którym jest niewiara, w którym jest oczekiwanie cudu. Mówi mu: pokój, pokój tobie. Przychodzi i pokazuje mu swoje rany, swój bok. Bardzo ciekawe i bardzo mnie to dotknęło właśnie, że Jezus, znając serce Tomasza, nie znalazł go gdzieś tego samego dnia, w którym pokazał się uczniom, ale poczekał ten tydzień, te kilka dni, pozwolił Tomaszowi chodzić z tymi wątpliwościami, z tą niepewnością. I to jest bardzo ważne w nas. Myślę, że każdy z nas doświadcza właśnie takiej postawy, że są przestrzenie w naszym życiu, kiedy potrzebujemy takiego znaku, takiej Bożej interwencji, cudu, aby potwierdził nam Pan Bóg, że idziemy w dobrą stronę, że On faktycznie jest. I ważna jest nasza postawa, co my z tym zrobimy. Czy pozwolimy Bogu być Bogiem, przyjść, kiedy On będzie chciał i w taki sposób, jaki będzie chciał. Jeżeli będziemy mieć taką postawę, to śmiało możemy stawać przed Jezusem właśnie w takiej szczerości, mówiąc Mu, że w tym nie potrafię Tobie uwierzyć, ale jestem otwarty. Jestem otwarta na to, abyś przekonał moje serce w taki sposób, jaki Ty chcesz. Bo bardzo zamyka nas taka postawa, kiedy my sobie wymyślimy, w jaki sposób i kiedy Pan Bóg ma przyjść i jak ma przekonać nasze serce. Gdy będzie nam towarzyszyć taka postawa, nie będziemy widzieli tych wszystkich znaków i tych wszystkich cudów, które będą się działy dookoła nas, albo będziemy je ignorować, pomijać, mówić, że są nieważne lub całkowicie ich nie dostrzegać. Dzisiaj, w tę Niedzielę Miłosierdzia, Pan Bóg daje nam właśnie to słowo, żebyśmy się nie bali do Niego przychodzić, że bez względu na to, co jest w naszym sercu, jaka niewierność, jaka zdrada, jakie trudności, jaka niewiara, Jego miłosierdzie nie zna granic. Jego miłosierdzie to wszystko przykrywa, to Jego miłosierdzie jest w stanie to wszystko przemienić i pomieścić, i On Cię nie zniechęca. Więc Jezu, chcę Tobie dziękować za doświadczenie Twojej miłości, za doświadczenie Twojego miłosierdzia, że mogę przychodzić do Ciebie z moimi wątpliwościami, trudnościami, z moimi zdradami i niewiernościami, a Ty wciąż widzisz we mnie swojego przyjaciela. Twoje oczy patrzą zupełnie inaczej i Ty zawsze mówisz do mnie: pokój Tobie, pokój w tym wszystkim, co przeżywasz. Ciebie uwielbiam, Panie, i proszę, abyś na nowo rozpalał w moim sercu wiarę. Wiarę stałą, wiarę pewną, bez względu na to, co się będzie działo, aby moje serce było blisko Ciebie, aby mnie czekała, że będą dobre okoliczności. Ale czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy są przeciwne wiatry, abym zawsze była blisko Ciebie, aby wypełniło się nad moim życiem ta Twoja obietnica i Twoje błogosławieństwo, że błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Panie, wierzę, że przy Tobie, przy Twoim sercu, poznając Twoje serce, będąc Twoją córką, będąc Twoim synem, mogę właśnie doświadczyć tego, że w taki sposób będziesz rozpalał moje serce wiarą, że ta obietnica wypełni się w życiu każdego z nas. Amen.